straszna rupieciarnia była, bo to i fotele z sali kinowej były poustawiane, ciężko było się tam gdziekolwiek przebić. Ale były te schrony stare? Były. Były? Były. Duże to było? Proszę pana, no to, tyle ile z obszaru. No, tyle ile obszaru pod całym budynkiem praktycznie. A poza obręb budynku wychodziło? Nie, ja nie wychodziłem. Już się bałem tam gdzieś zapuszczać, bo... Wszystko zamurowane. Albo rumowisko. Chodź, Bartek. Szyb. A tam mamy kolegę Bartka, który filuje z oddali. A to powrót. Ciężko. O kurde. Proszę państwa, to jest prowodyr całego tego zamieszania. Kinoświt. Kinoświt. Bartek, którego doskonale znacie z grupy. No, chucianie. Dzięki niemu jest możliwość zobaczenia, co zostało po dawnych schronach. Bartek, bardzo ci dziękuję i twojemu zaangażowaniu. Myślę, że to nie ostatnie takie wyprawy. Była robota w 85. No szkoda tego przejścia. Kocham Bartka. Bartka? No. Staszek. Tu jest końcóweczka. Druga strona. Co powiesz? Co mam powiedzieć? No fajnie było. Szkoda, że nic nie ma, nie? No, kurde. Komu mam podziękować? Jaki za to, zawias? Że weszliśmy? Nie musimy chyba nikomu dziękować. No. Załatwione, weszliśmy. Ale Apollo, nie? Ula, dziękujemy. Ula, dzięki. No więc tak wygląda obecnie stan. No, coś by tam jeszcze można było wydubać, nie? Jakby odrzucić te cegły. Te schody odkopać, które tam na dół prowadzą, nie? To tam by coś może było. Tak, to no szkoda.